Generał Anders po skończeniu wojny napisał książkę wspomnienia bez ostatniego rozdziału. Na końcu tych wspomnień napisał rzecz następującą. Pisze ten tą książkę bez ostatniego rozdziału, ale liczę na to, że czytelnicy oczekują na ostatni rozdział. Ten ostatni rozdział, proszę Państwa, ja napisałem i wręczam Pani jako córce generała Andersa. Ta książka jest opiniowana przez ambasadę i przez konsulat paryski, przez instytuty nasze i przez żydowski instytut. Bardzo proszę, ta książka jest również podana w internecie na mojej stronie. Wszystkiego dobrego, życzę, pomyślcie. Dziękuję bardzo.